Cztery punkty. 4-3-2. No jak to ładnie się ułożyło? Cztery punkty. Mateusz Jakubiszyn. Zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą całego konkursu. Długo wszystkiego. Także w roku księdza Jana Długosza, w roku świętego Jana Pawła II, którego wystawa tutaj też gościmy, zwyciężyłeś. To jest bardzo ważna sprawa. Ale mamy też drugie miejsce. Trzy punkty. Piotr Pacholik. Ale na szczęście mamy również damę w tym gronie. Na trzecie miejsce, czyli też miejsce na stopniu. Brązowy medal Ewa Graczyk. Nazywam się Mateusz Jakubiszyn, jestem uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Wielniu. Kto przygotował Cię do konkursu? Do konkursu przygotował mnie pan profesor Jarosław Mazur, który obecnie uczy mnie historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Dlaczego zainteresowałeś się właśnie tą postacią, postacią Jana Długosza? Jan Długosz to niewątpliwie wybitna postać historyczna. Przede wszystkim dziełopisarz, kronikarz Polski, którego najsłynniejszym dziełem były roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Zainteresowałem się tą postacią, ponieważ odegrał jakby tą główną rolę w historii państwa polskiego jako dyplomata, także jako osoba duchowna. No i właśnie dlatego postanowiłem wystąpić w tym konkursie. Zadowolony z pierwszego miejsca? Oczywiście, jestem bardzo zadowolony i oczywiście zaskoczony, bo wiadomo, przygotowałem się do tego konkursu około tygodnia. Stres troszkę był, no ale udało się. Jestem bardzo zadowolony. Konkurencję miałeś dość sporą. Tak, właśnie moi koledzy zremisowali ze mną w pierwszym etapie, no ale w drugim udało mi się po prostu, ale także dzięki mojej wiedzy po prostu zająć pierwszą lokatę. Powiedz mi, co zrobisz z tą wiedzą o Janie Długoszu? Czy będziesz przekazywał ją zainteresowanym, jeżeli będą pytać, czy ona pójdzie gdzieś w zapomnienie? Myślę, że tak. No, na pewno nie pójdzie w zapomnienie, ponieważ ta wybitna postać no, musi być, że tak powiem, w czasach teraźniejszych wspomniana. Myślę, że postaram się opowiedzieć te najlepsze informacje i najważniejsze. A interesujesz się w ogóle historią? Tak, właśnie. Historia jest moim ulubionym przedmiotem. Biorę również udział w olimpiadzie historycznej z historii, a na przyszłości chciałbym swoje plany związać z prawem i studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wszystkiego dobrego, gratuluję. Dziękuję bardzo. Zacznę od Janny Dziekan. Za udział w konkursie historycznym Jan Długosz Niedzielska w 600 rocznicę urodzin. Bardzo dziękuję, gratuluję. Dla Pauliny Kałuży. Kuszkoła mi oferuje, więc to jest połączenie. Też oklaski dla tutaj. Gratuluję. Dla Kamili Pyrgiel. Gratuluję. I dziękuję za udział. Skleił się. Dzięki. Dla Agnieszki Giełzak. Dziękuję. Dla Wiktorii Kuźnik. Dziękuję. Dla Darii Łyczko. Dziękuję również. Proszę bardzo. Dla Małgorzaty Hoczaj. Dziękuję za udział. Proszę bardzo. Dla Karoliny Jeziorskiej. Dziękuję za udział. Dla Agaty Żuchowskiej. I dla Tobiasza Niesłonego. Trzecie miejsce Ewa Graczyk. Dziękuję za udział. Dziękuję. Gratuluję. Proszę bardzo. Tu jeszcze prezent nas z taką publikacją jeszcze i oczywiście nagrodę. W środku publikacja i prezent. Drugie miejsce Piotr Pacholik. Gratuluję.
Proszę bardzo. No również. Gratulacje za wiedzę. I trzecie miejsce, czyli pierwsze. Mateusz Jakubiszyn. Gratuluję. Jesteś zwycięzcą głównym. I do prezentu tego rzeczonego elektronicznego medal z okazji 600-lecia urodzin Długosza, żeby ten Długosz był Tobie w dalszym ciągu bardzo bliskim, na pamiątkę, gdzieś tam na biureczku, na szafce sobie postawić. A może tak, żeby nie wypadł? Tak. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze gratuluję. Dziękuję. Wielu mocno zaangażował się w upamiętnienie urodzin wybitnego kronikarza Jana Długosza z Niedzielska. I w tym roku muzeum zorganizowało m.in. konferencję znaczącą z udziałem wielu profesorów ważnych polskich uczelni. Mieliśmy także w muzeum wystawę poświęconą Janowi Długoszowi i czasom, w których ów dziejopis żył. A taką kropką nad i w ukoronowaniu pamięci o Janie Długoszu z Niedzielska jest konkurs. Konkurs, który przed chwilą się zakończył, poświęcony tej wybitnej osobowości, zorganizowany dla uczniów szkół średnich. W konkursie więc wzięli udział uczniowie kilku szkół z Wielunia, a także z Kłobucka. W sumie kilkunastu uczniów pisało najpierw test, później odpowiadało na pytania i wyłoniliśmy trzech finalistów. To uczniowie Liceum Tadeusza Kościuszki. Tak akurat się złożyło, że to oni zajęli te najważniejsze miejsca. A pierwsze miejsce zdobył Mateusz Jakubiszyn, drugie Piotr Pacholik, trzecie Ewa Graczek. Gratulujemy im, bo rzeczywiście to duży sukces dla nich osobiście, a także dla szkoły, którą reprezentują. Konkurs zakończony, nagrody rozdane i jesteśmy pewni, że wiedza, dzięki której możemy mówić na temat Jana Długosza, jest przekazywana i pamięć o Janie Długoszu związanym z Niedzielskiem i z Wieluniem jest znacząca. Dodajmy, że rodzice Jana Długosza po śmierci spoczęli w wieluńskim kościele kolegiackim. Niestety w tym kościele, który uległ zniszczeniu w wyniku nalotu Luftwaffe 1 września 1939 roku, a później ten kościół Niemcy wysadzili w powietrze. Pamięć jednak trwa. Rok Jana Długosza powoli się kończy. Rok bardzo szczególny, bardzo pracowity i w przyszłym roku będzie on zaakcentowany książką, która będzie zawierała referaty z konferencji poświęconej Długoszowi, konferencji, która była tutaj, w tej sali, a także m.in. z takiego wydarzenia jak konkurs długoszowski.